Powiedzmy, że chcę zacząć dbać bardziej o swoje zdrowie i będę liczyć kalorie. Niech K będzie równe ilości kalorii, które spożywam w ciągu dnia. Czyli K to ilość kalorii w ciągu dnia, które spożywam. Chcę zrzucić wagę i ustalam sobie, że maksymalna liczba przyjmowanych kalorii to 1500. Napiszmy 1500. Jak to wyrazić za pomocą nierówności? Chcemy mieć liczbę kalorii w ciągu dnia mniejszą niż 1500. Zapisujemy to w ten sposób, że K będzie mniejsze od 1500. Czyli jeśli zjem 800 kalorii, czy 1400, a nawet 1499, to będzie w porządku. Nierówność będzie spełniona. A co jeśli zjem 1500 kalorii? Czy to prawda, że 1500 jest mniejsze od 1500? Wiemy, że to jest równe, zatem to nie będzie prawda. W porządku. To jak poprawić tę nierówność, żeby móc spożyć te 1500 kalorii w ciągu dnia? W tej chwili mogę zjeść do 1500, ale 1500 już nie. Jest prosty sposób. Trzeba dostawić w tym miejscu kreseczkę. Wtedy ten znak nie znaczy już mniejsze niż, tylko mniejsze lub równe niż. Zapiszmy to. Mniejsze lub równe. Wtedy 1500 będzie również liczbą kalorii, które mogę spożyć w ciągu dnia. Jeśli chcemy to zaznaczyć na osi liczbowej, to będzie wyglądało to w ten sposób. Narysujmy oś. Tutaj mamy 0. Gdzieś tutaj będzie nasze 1500 kalorii. Jak narysować mniejsze równe niż 1500? Zaznaczamy kółeczko. Można tutaj na górze. Zamalowujemy je, wypełniamy w środku i zaznaczamy linię w lewą stronę. Wszystkie liczby, które się tutaj znajdą, spełniają naszą nierówność. Czyli tyle kalorii mogę zjeść w ciągu dnia. K jak kalorie. Żeby było to jaśniejsze, możemy zrobić to na fioletowo wszystko. Tak? To jest mniejsze równe niż. Czyli cała ta część osi liczbowej spełnia naszą nierówność. Pamiętajcie, żeby zamalować to kółeczko. Wtedy tylko uwzględniamy też tą wartość 1500. A co jeśli byśmy chcieli zaznaczyć taką nierówność na osi liczbowej, którą wcześniej omawialiśmy, czyli liczba kalorii mniejsza niż 1500. Wtedy rysujemy oś liczbową. Tu gdzieś jest 0, 1500. Wtedy kółeczko zostawiamy otwarte, nie uwzględniamy tej wartości. Wtedy wszystkie liczby, które znajdą się po tej stronie, bez tej, która jest zaznaczona, bez 1500, spełniają naszą nierówność. W porządku. Myślisz sobie teraz pewnie, wiem jak zrobić mniejsze niż, mniejsze lub równe niż, a co jeśli coś jest większe? Jak to zapisać i zaznaczyć? Zobaczmy. Załóżmy teraz, że chcę zwiększyć ilość wody, którą wypiję w ciągu dnia. W, jak woda, jest równa liczbie litrów, liczba litrów wody, które wypijam w ciągu dnia. Liczba litrów wody wypijanych w ciągu dnia. Chcę pić więcej niż 2 litry dziennie. Czyli chcę, żeby W było większe od 2. Zaznaczmy to na osi liczbowej. Tu mamy 0, tutaj 2. W ma być większe od 2. Czyli wszystkie te liczby, które będą leżały na prawo od cyfry 2, od liczby 2, będą spełniały naszą nierówność. Jeśli chcę pić 2 litry lub więcej, zapiszę wtedy to w ten sposób. W jest większe równe 2 i na osi liczbowej oznaczę w podobny sposób,
ale pamiętając, że kółeczko nad dwójką zamalowuję, dlatego że uwzględniam też liczbę 2.